Rozpoczynamy porządek obrad. Po pierwsze, punkty dotyczące planu. U pana ministra planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zaczuwy dzielnia. Projekt prezydenta. Bardzo proszę, dziś odbywamy pierwsze czytanie ze względu na zaproszenie gości, bo ten jest jeden z pierwszych. Bardzo proszę, panie prezydentu, prezentację tego planu. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie prezydencie. Plan zaczuwy dzielnia z tygodnym planem ochrony zajmuje obszar niewielki, bo 460 hektara. Jest odpracowywany przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. I jest to obszar, w którym wyznaczyliśmy zgodnie ze studium teren dzielnego. W obszarze tym znajduje się ponadto najlepsze istniejące obiekty mieszkalne. Natomiast ze względu na zgodność obowiązujących w chwili obecnej studium 2003 roku, plan ten został wskazany jako obszar pod użytkowanie dzielne i publiczne. Proszę Państwa, jest to plan, który przeszedł całą procedurę. Zostały opracowania ekonomii geograficzne, opracowania uwarunkowań wykonane. Również tą procedurę konsultacyjną, czyli został wyłączony do publicznego wglądu i przyznaję, że w czasie wyłączenia do publicznego wglądu do planu wpłynęło kilka uwag, ale te wszystkie uwagi i wnioski wcześniej do planu dotyczyły jednego. Otóż dotyczyły, aby ten teren był pozostawiony do podzabudowy, szczególnie w zakresie w tym obszarze, w którym ona występuje. Oczywiście mieliśmy też wnioski akceptujące rozwiązania planu, czyli pozostawienie go jako obszaru zielonego. Wskazane jest, aby pozostał to obszar zielony, również w następnych dokumentach planistycznych, mam tu na myśli zmianę studium, a to dlatego, że stanowi bezpośrednio, przylega do parku zaczówek, który Państwo już wcześniej mieliście okazję uchwalić. Także to jest dzisiaj pierwsze czytanie. Na sali jest projektant planu pani Bożena Paweł. Jeśli będą uwagi, odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękuję. W tej sprawie jest opinia pozytywna. 9 osób za, jednogłośnie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, która w dniu wczorajszym taką opinię wydała. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Czy ktoś spoza rady chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 września. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 30 września, godzina 15. Bardzo proszę, panie komisarzu.